Cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite na moim kanale. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jakie czekają nas zadania w 10 tygodniu 4 sezonu. Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Na samym początku chciałem powiedzieć, że jeżeli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału, zrób to właśnie teraz, zostaw łapeczkę w górę, jeżeli odcinek Ci się spodoba, ponieważ takie materiały na temat nowości ze świata Fortnite pojawiają się codziennie, systematycznie. W ostatnim tygodniu 4 sezonu, jak zawsze, będziemy mieli do wykonania 7 zadań. 4 zadania łatwe oraz 3 zadania trudne. Pierwsze zadanie: Search Chest in Junk Jackson. Zadanie łatwe, czyli przeszukaj skrzynię na rozdrożach rupieci 7 sztuk. Oczywiście całe zadanie jest banalnie proste. Miejsca, w którym znajdują się skrzynki na rozdrożach rupieci, w tym oto momencie Wam się wyświetlają na ekranie. Pamiętajmy, że nie musimy tego zadania wykonywać podczas jednego meczu. Przejdźmy do zadania drugiego. Deal damage to opponent's structures, czyli zadaj obrażenia strukturom wroga. O co chodzi w całym zadaniu? Mi się wydaje, że tutaj będziemy musieli zadać obrażenia jego budowlom. Gościu się buduje, po prostu spamujemy z minigana w jego budowlę i musimy zadać tylko 5000 damage'a. Moim zdaniem zadanie jest banalnie proste. Lecimy dalej. Zadanie numer 3. Search a chest, ammo box and supply drop in a single match. Czyli przeszukaj skrzynkę z amunicją i zrzut w jednym meczu. Moim zdaniem zadanie jest już troszeczkę trudniejsze od pozostałych. Zwykła skrzynka oraz skrzynka z amunicją jest banalnie prosta do otwarcia podczas jednego meczu. Teraz chodzi nam o zrzut. Zrzut już troszeczkę jest ciężej, ponieważ musimy obserwować stale niebo, w którym miejscu pojawi się ten zrzut. Na początku tygodnia, kiedy pojawią się te zadania, będzie bardzo ciężko je wykonać. Z racji tego, że wszyscy będą lecieli po jeden zrzut, który pojawi się od razu na mapie. Dlatego najlepiej by było się przykampić, poczekać, aż strefy się znacznie zwężą, wtedy te zrzuty występują częściej, gęściej, że tak mogę powiedzieć. Lecimy dalej. Zadanie numer 4. I teraz mamy powrót do przeszłości, do trzeciego sezonu. W trzecim sezonie również takie zadanie występowało. Skydive through floating rings, czyli musimy przelecieć między obręczami na mapie, kiedy wyskakujemy z Battle Busa. To zadanie było do wykonania już w sezonie trzecim. Bardzo fajne zadanie. 3-4 ringi możemy przelecieć spokojnie podczas jednego meczu, kiedy będziemy sobie spowolnie opadali. Bardzo fajne zadanko, 20 ringów musimy zahaczyć. No to tak myślę na 5 startów gry. To teraz przechodzimy do zadań trudnych. Search between movie titles, czyli szukaj między tytułami filmów. Te zadanie miało się pojawić w 9 tygodniu. Niestety zostało zastąpione innym zadaniem, więc prawdopodobnie pojawi się już w 10 tygodniu. Pamiętajcie, że te wszystkie zadania są wyciekami. Wszystko może się zmienić jeden dzień lub też parę godzin przed dodaniem zadań do rozgrywki. Jak wykonać te zadanie? Będziemy musieli się udać na karkołomne kino i tam taki jest wielki billboard z tytułami filmów i prawdopodobnie pod tym billboardem będzie znajdowała się ukryta gwiazdka. Pamiętajcie, że wszystkie poradniki pojawiają się o godzinie 10 w czwartek, od razu po dodaniu zadań przez Epic Games do gry. No to zobaczmy, jakie będzie zadanie 6. Kolejne zadanie trudne. Likwidację wrogów 0 na 10, czyli musimy pokonać 10 wrogów. Moim zdaniem to zadanie nie jest aż tak trudne. Skillowi gracze mogą to nawet wykonać podczas jednej rozgrywki solo. I ostatnie zadanie, numer 7. Eliminate opponents in fatal fields, czyli zlikwiduj przeciwników w zgubnych ziemiach. Jak to zadanie wykonać? Ja polecam latać na taką góreczkę między mostem a kraterem. Tam występują około 3 skrzynek. Dużo osób tam nie lata, można sobie spokojnie broń zdobyć, później zbiegniemy na dół koło kratera i będziemy mogli na zgubnych ziemiach już zlikwidować oponentów, ponieważ będzie wiele osób tam leciało, a z broniami będzie naprawdę krucho. Moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco. A ja przypominam, że poradniki pojawią się już w czwartek o godzinie 10. Dziękuję wszystkim jeszcze raz serdecznie za uwagę, trzymajcie się, hej!